Witam w kolejnej części. Dzisiaj będziemy kontynuować Dockera i taki temat szybki będzie. Dockerfile multi-stepowy, czyli kilka wywołań budowania obrazu w jednym pliku. Po co się to robi? Robi się to, żeby zabezpieczyć na przykład kod źródłowy, żeby nie wyciekł gdzieś na zewnątrz, jeżeli budujemy aplikację wewnątrz Dockera. Często się to robi dla NPM-a na przykład, dla Angulara, że aplikacja buduje się w Dockerze. Dobra. No to zaczniemy sobie od tego, że mam taki serwerek napisany w Golangu. To chyba robiliśmy na etapie administracji bodajże. Już nie pamiętam. Jeżeli go nie było wcześniej, no to dołączę link pod filmem. No dobra, idziemy do naszego Dockera. Tutaj mam przygotowany Go Server. Taki bardzo prosty serwerek, nic tam nie ma tak naprawdę. Było Go Mingo. Nie pamiętam, jak się uruchomiało, chyba Go Run Mingo. Nie jest zbudowany. Dobra. Pewnie port mam zajęty 80. Na pewno. Dobra. W każdym razie jest sobie taki plicek. Bardzo łatwy. To nie będę wyjaśniał, bo nie jestem deweloperem. Bardziej w języku Go. Ale mamy funkcję, która nam będzie zwracała nazwę plus zmienna. Zmienną przekażemy sobie jako argument do environmentsów. OS.getenv to jest pobranie zmiennych środowiskowych z systemu. No i funkcja main tworzy nam na podstawie naszego roota, katalogu rootowego. No, nie katalogu rootowego, tylko naszej ścieżki rootowej, slash, tworzy nam serwerek na porcie 8080. O, tam deweloperzy Go pewnie się będą kłócić, że źle wyjaśniłem. W każdym razie funkcja nam uruchamia serwer na porcie 8080 i przeglądarka nam zwróci nazwę dokładnie tego stringa plus to, co podstawimy pod varem. Jak widzicie, nie ma pliku Dockerfile, to go teraz stworzymy. I tak, co nam będzie potrzebne? No, chcemy zbudować aplikację, bo sobie ją skompilujemy, tą aplikację w Golangu, czyli potrzebny jest nam Golang. Ostatnio jak sprawdzałem, to była jakaś wersja 1, bodajże 24, jeżeli dobrze pamiętam. Jest pewnie już nowsza, ale nam wystarczy. Nie robimy tutaj żadnych appsów takich konkretnych. Ustawimy sobie WorkDir na appa. Skopiujemy teraz to, co mamy w naszym serwerku do appa. I zrobimy sobie, wywołamy budowanie, kompilowanie
kompilowanie aplikacji, no budowanie. To się robi przez Go Build. Teraz musimy sobie zrobić jakiś katalog, nie katalog, plik, do którego zostanie to skompilowane. Nazwiemy sobie go http go. I teraz tak, to jest podstawa, tak? Czyli uruchamiamy Dockera, tak jak tłumaczyłem na poprzednim filmie. Zrobimy sobie tak, pobierzemy sobie plik Golanga, obraz Golanga, nie plik, sorry, obraz Golanga. Zrobimy sobie katalog app, ustawimy go jako nasz WorkDir, czyli wszystko, co będziemy robić, będzie się działo tutaj w naszym katalogu app. Skopiujemy to, co mamy w katalogu, w tym, w którym będzie Dockerfile. Skopiujemy do tego appa, bo ustawiliśmy go jako WorkDir. I na końcu wykonamy polecenie, tylko to polecenie będzie wykonane podczas budowania. Run zawsze uruchamia podczas budowania. I będzie to budowanie aplikacji Go. No dobra. To zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Polecenie do budowania to jest Docker build. I teraz mamy nasz tag. Nasz tag i budujemy tu u nas. No i jest from Golang. Budujemy naszą aplikację. No i zobaczymy, co się stanie. O ile się zbuduje. No i co? No i się zbudowało. Podczas budowania tam się pobierają jakieś paczki. Te, co mamy w Go mod. No ale tu mamy tylko module. Mamy tylko Go. Nic więcej. Tu nie mamy nic dodatkowego. No dobra, ale się pobrało, jest zrobione, jest zbudowane. I teraz tak, no czy coś się u nas w katalogu zmieniło? No nic się nie zmieniło, tak? Bo zbudowaliśmy go w tym obrazie. Teraz jak sobie weźmiemy Docker Images, to zobaczymy, że mamy nasz obraz. To jest Golang, który pobraliśmy. I Go Server tutaj. To jest to, co zbudowaliśmy. Czyli repozytorium tak się nazywa i tak będzie taki. O co chodzi w tym repozytorium? Bo nie wytłumaczyłem tego na poprzednim filmie. Ale to może zrobię osobny film, żeby już nie mieszać. Dobra. To, co tu widzicie, objaśnię w kolejnym filmie. Pokażemy, jak pushować sobie te obrazy gdzieś tam, jak je zapisywać na serwer gdzieś na jakiś serwer. Pewnie sobie zrobimy dockerowy serwer, być darmowy. No dobra, ale co teraz? Jak przechodzimy do tego multistepa? To zrobimy sobie vim dockerfile. Teraz tak, po zbudowaniu aplikacji, nasza aplikacja się zbudowała. Chcielibyśmy, żeby nie było tych plików, które skopiowaliśmy w obrazie, tych plików source'owych, czyli źródłowych aplikacji. No to sobie robimy coś takiego. From i znowu wywołujemy Go, bo będziemy uruchamiać tę aplikację i nam jest potrzebny
Go w obrazie. Wykonujemy sobie dalej to samo, czyli stworzymy sobie jeszcze raz i przejdziemy sobie jeszcze raz. Można tutaj oczywiście dodać użytkownika i to wszystko, co w poprzednim filmie robiliśmy, ale żeby było łatwiej i szybciej, to ja sobie zrobię bez tego. I teraz tak, copy. Normalnie kopiowaliśmy tutaj. Ta kropka to mówi, że to jest kopiowanie z pliku z katalogu, w którym jest Dockerfile z systemu hosta. Teraz zrobimy sobie coś innego. Zrobimy sobie nazwę tutaj as builder, a tutaj sobie zrobimy parametr from i wstawimy builder. Teraz trzeba pamiętać, gdzie jest nasza aplikacja na tym builderze. Podajemy ścieżkę i podajemy, dokąd chcemy skopiować. Możemy podać kropkę. Czyli dodaliśmy parametr from builder. To znaczy, że już nie będziemy kopiować. Będziemy kopiować z systemu hosta tylko z tego obrazu tutaj. Jeżeli byśmy nie podali tej nazwy, to tutaj trzeba podać 0, bo one są ID tych stepów są podawane od 0, czyli 0, 1, 2, 3, 4. Jakbyśmy mieli więcej i chcielibyśmy kopiować, no to pierwszy to jest 0, drugi to jest 1 i tak dalej w nieskończoność. Dlatego warto sobie nadawać nazwy, żeby to się nie pomyliło. No i co dalej robimy? Jeszcze sobie ustawimy naszą zmienną, na razie z ręki. I na koniec musimy coś zrobić. Jak się nam zbuduje, jak już skopiujemy, to chcemy, żeby nasza aplikacja się uruchomiła. A że to jest już plik skompilowany, to nie musimy robić nic więcej niż tylko podać do niego ścieżkę i nam się uruchomi. I dobra. I teraz budujemy z tym samym poleceniem. Robi nam się build aplikacji. Nam się to długo buduje, ale pewnie dlatego, że tutaj mam naprawdę podmana nie Dockera. Emuluję pli Dockera, ale jest, zbudowało się. I tak zbudował nam się ten obraz. No nie obraz, tylko ta aplikacja tutaj. I teraz. Kolejny step to był skopiowanie naszej aplikacji. Skopiowaliśmy. Jest taki uruchomieniowa komenda. No i dobra. Teraz jakbyśmy to zweryfikowali. Zrobimy sobie docker run minus it. Minus it to jest taki parametr, żeby interaktywnie uruchomić, czyli żebyśmy widzieli shell naszego kontenera. I teraz podajemy nazwę, co chcemy uruchomić. I teraz możemy sobie no i nam się uruchomiło, no, tylko nic nie widać. Zapewne musiałbym sobie zduplikować tutaj i nie wystawiliśmy żadnego portu.
Możemy sobie jeszcze raz tą komendę wykonać w takim razie. No bo uruchomiliśmy, tak? Tylko że nie ma żadnego ruchu na serwerze, no to nic nie przychodzi. Ale w logach nam się powinno pokazać nazwanie. Nie powinno. Dobra, no to sobie zrobimy drugi. Nie ma. Polecenie z Kubernetesa. I o, i się nie uruchomiła nasza aplikacja. Czyli coś się nam takiego stało, że się nie chce uruchomić aplikacja. Dlaczego się nie chce uruchomić? Nie ma. Dobra, zdebugujemy sobie, co tutaj się zadziało, dlaczego to się nie uruchamia. Zrobimy sobie to w ten sposób, że sobie tą aplikację zbudujemy. Jesteśmy tutaj. No, zbudowało nam się, tak? To widzimy, że jest. I nasłuchuje. Czyli tu pewnie mam problemy ze swoim słucha nasza aplikacja, jak widzimy, i wszystko działa. Czyli tutaj wychodzi na to, że jest problem z stawimy sobie port. Musimy podać oczywiście serwer na samym końcu. Już nie interaktywnie, tylko sobie zrobimy go minus D. Jak widzimy, aplikacja nasłuchuje. I teraz działa, czyli interaktywnie nam się po prostu nie uruchomił, ale widzimy, że teraz działa. Jest ta nasza zmienna Docker. Dlaczego przy tym wywołaniu tego nie było? No bo w zmiennych środowiskowych nie mam Dockera. Także no, nic się tutaj nie zrobi. No dobra, czyli to działa. Jak widzicie, zbudowało się. Przejrzyjmy sobie jeszcze raz plik. Tutaj mamy step z budowaniem aplikacji. Tutaj mamy step z kopiowaniem, ale już nie z source kodu, tylko z budowanej binarki. Czyli nasza binarka trafia do obrazu bez kodu źródłowego i no, nie ucieknie nam, tak, na zewnątrz, bo wszystko. Jak widzieliście tutaj, podczas tego, jak podłączyłem się do obrazu, tu jak się podłączyłem do obrazu, to widzieliście, że okazało się to, co skopiowane było. Bez tego stepu,
Jakbyśmy już zrobili tutaj command i uruchomili go, no to byłyby też pliki source'owe. A tak ładnie wszystko jest ukryte. Czyli jeszcze raz budowanie, pierwszy step i kopiowanie i uruchamianie. I ten step nam znika, a ten zostaje. Można tak to w skrócie objąć, że wszystko to, co zrobiliśmy tutaj, zostało tak jakby zapomniane i do naszego obrazu wyjściowego trafiło tylko to. I to był właśnie ten multistep. I budowanie. No dobra. To by było na tyle. Kolejny film będzie wyjaśnieniem, bo będziemy puszować obrazy i będzie to wyjaśnię, czym są te repozytoria tutaj, dlaczego to tak ustawiam, czym są tagi. No tagi to wiadomo wersje, ale tu co i jak się z tym je, tak? I jak puszować nasze obrazy gdzieś skądś i w jakieś miejsce, gdzie inni mogą je pobrać. Materiały, ten mikroserwerek w aplikacji Go zostanie, umieszczę go na pod filmem w linku. On jest na moim GitHubie w repozytorium publicznym. Także zapraszam, jeżeli będziecie chcieli, jeżeli będziecie zainteresowani, żeby sobie to przejrzeć, pobrać ten przykład, to zapraszam. Możecie się pobawić też z argumentami i podać podczas budowania jakąś wersję. To wszystko w tym filmie i zapraszam na kolejny. Dzięki i do zobaczenia. Cześć.